Witam tu Alistejo, który kradnie co popadnie. No ale cóż, jak ktoś zostawił coś w urnie pośród popiołów, albo tutaj jajeczka, no to pretensje to tylko do siebie. Wow, co to mi da? Plus 1 do obrony i plus 5 do szału. Nie no, to oczywiście, że zmieniamy. No właśnie, potrzebuję więcej szału, to dużo więcej. Miałem tutaj zainwestować. No właśnie. Na razie się nie przejmuję. O, tu jest taka jednostka, którą trzeba odpowiednio ominąć. A, tutaj na razie się za bardzo nie przejmujmy tym, co tutaj leży, bo ja pewnie nieraz będę tu jeszcze przechodził, więc jeżeli nawet coś pominę, nie zauważę i tak dalej, to nie będzie miało większego znaczenia. No właśnie, wiedźma tutaj mieszka. A co to jest to? Kamienny ołtarz jest symbolem starożytnej wiedzy i mądrości. Może doświadczenie? A nie, obrona. Plus 2, bardzo dobrze. Tutaj pogadajmy. Wiedźma Clarissa. No właśnie, miałem z nią porozmawiać. Mój panie, to ty? Stary przyjacielu, jak się cieszę, że widzę cię całym i zdrowym. Wyglądasz jak młody bóg. Pewnie porządnie sobie odpocząłeś u krasnoludów. No tak, tak, na pewno. Czy to nie nazbyt ryzykowne zjawiać się w Portlandzie? Oczywiście nikt nie zna cię z twarzy, ale Portland to w tej chwili niebezpieczne miejsce dla tych, którzy służą mrokowi. Witaj, wiedźmo, przybywam z odsieczą, więc Portland już wkrótce zadrży na wieść o moim powrocie. Markis de Armagnac i Lucia, nowicjuszka ze Świątyni Światłości, nieustannie polują na mroczne istoty. Uważaj, żeby nie wpaść w ich ręce. Ci maniacy nie okażą ci żadnej litości. Królewski zamek jest strzeżony przez silny oddział pod komendą hetmana Bayarda. Lepiej nie zbliżać się do nich bez odpowiedniego uzbrojenia. Pamiętam. Gdzie radzisz się zatrzymać? Przyjrzyj się zajazdowi pod pszczółką. Leży on na tyle daleko, że nie zaglądają do niego ani królewscy strażnicy, ani łowcy wampirów. To najodpowiedniejsze miejsce na tymczasową bazę wypadową. Przyjmij ode mnie ten mały prezent w dowód naszej przyjaźni, mój panie. Dziękuję, Clarisso. Bardzo mi pomogłaś. A jaki to prezent? Zawsze jesteś tu mile widziany. Możesz przyjść na zakupy albo poradę, albo po cokolwiek innego. Jak wiesz, ważę najwyższej jakości trujące mikstury o przeróżnych właściwościach. Uważaj, nie skręcaj w ścieżkę cmentarną i nie idź niebezpieczną drogą przez Świątynię Światłości i zamek Markisa de Armagnaca. No nie wiem, jak to czytać, może będę czytał Armagnaca, o, to tak łatwiej wymówić. Radzę ci raczej obrać ścieżkę w lewo wzdłuż wybrzeża. Trzeba pamiętać, muszę iść wzdłuż wybrzeża. Tamtędy szybko i bezpiecznie dotrzesz do karczmy. Do zobaczenia. No dobrze, ale co ja dostałem? Tutaj nic. Pewnie nie zwróciłem uwagę. A pewnie coś mi da. Może doświadczenia trochę, albo może jakąś runkę dostałem. Nie pamiętam, czy tu było 8. A właśnie, no zobaczmy, bo może ma sklepik. Chcę coś od ciebie kupić. O, ale to jest strasznie drogie. To bierzemy na pewno. Mana. Nie, no ja będę tu jeszcze nieraz przechodził. O, jednostki takie sobie. W sumie jeszcze z takimi nie walczyłem, co? Obserwator. Nie ma talentów, dużo życia. Szybowanie, wiemy co to jest strzelec, wiemy co to jest paraliżujący promień. Jednostka wykonuje atak z dystansu,
który ma szansę uśpić cel na jedną turę. Im niższy poziom atakowanej jednostki, tym większa szansa na utratę przytomności. Aha, no to teraz sobie przypomniałem, dlaczego nie lubiłem tych jednostek no w armii wroga, gdy grałem wojowników północy. Pełna skuteczność w walce wręcz, to wiemy. Istota podziemna, no to też wiemy, że współczynnik ataku istoty zostaje zwiększony o 50%. Niewrażliwość na zaklęcia umysłu, no to też wiemy, znamy. Miśki, o właśnie. Chociaż pamiętam, że białe niedźwiedzie, przynajmniej wojownika północy i wojownicze księżnice były najpotężniejszymi miśkami. No to talenty, to wiadomo, bieg, dużo punktów życia, atak taki sobie. Bestia wrażliwa na ogień, odporność minus 10%, odporna na zimno, odporność plus 10%, brutalność, gdy niedźwiedź otrzymuje obrażenia, jego współczynnik ataku podwaja się do końca tury. No i to jest fajne. Nie ma jednak wpływu na obrażenia w wyniku kontrataku. Hibernacja. O, to też było paskudztwo takie, które mi się zdarzało czasami, bo zapomniałem o tym, że misiu, jak nie dostaje jakiegoś rozkazu, to potrafi zasnąć i potem trzeba go czymś wybudzić, a to już nie jest takie proste. Jednostka może z bezczynności zapaść w sen. Podczas snu odzyskuje punkty życia. Budzi się, gdy zostanie zaatakowany. No tak, ale tak za bardzo nie chcemy takiej sytuacji. Kto tu jeszcze był? Węże to już poznałem i pająki już poznałem. Czary, precyzja, nie chcę, strach. O, no strach to w sumie czasem by się przydało, ale może znajdę zakopane gdzieś magiczne źródło. Nie chcę. O, skrzyneczka. To oznacza, że tu musi być gdzieś statek. Jajeczka. No przydadzą się, ale... O, kasa. Zwrócił mi się koszt przeniesienia się w to miejsce. Właśnie, tutaj pamiętam, że coś kupowałem. A, i ta sama bieda, co była. Tu nie było tego przejścia. O nie, nie, nie będziemy tutaj walczyć. O, może to ominiemy. A właśnie, ja miałem wzdłuż wybrzeża się... O, co ja widzę? No, przeciwnika też widzę. Tutaj też coś fajnego. Może uda się jakoś wykolegować. O, właśnie. Oj, tutaj coś jest. Oj, ale tu mi się udało. Tu można pogadać. Tylko ja nie wiem, czy ja chcę. Co to jest? To są jakieś, nie wiem... Ule. No. Oj. Klawisz D, szukamy. Kasa. A co tutaj jest? Kasę. O, rurkę widzę. No właśnie, wzdłuż wybrzeża miałem się przemieszczać. Wow! Statek! Tu pewnie nie uda mi się przebiec. No właśnie, statek. To by mi pomogło dostać się do tych wszystkich skrzynek. A jak tutaj to wygląda? O, mapka. No właśnie. Aj. Nie, ja nie chcę walczyć. Wow. Bierzemy. Na razie z nikim tutaj nie rozmawiam, bo się boję, że dostanę jakieś zadanie, którego nie chcę. O, teraz możemy sobie popływać. Skrzyneczka już tutaj jest. Jakaś stocznia. O, kolejna. Teraz to się wzbogacimy. I to bez walki, mam nadzieję. No chyba, że tu pływa jakiś statek, na przykład jakiś piracki. W
innych odsłonach tego cyklu coś takiego się zdarzało. Ooo, ja widzę runkę. Nie, nie, no nie będziemy ryzykować, bo może to się skończyć jakąś tam walką. Bierzmy tylko to, co ma dla mnie bezpośrednie znaczenie. Czy tu mogę? No nie, no nic. Ale tu widzę złoto. Co to jest? Nie, nie, no to tutaj nie będziemy rozmawiać. Tylko kasa i... I w nogi. Czy tu można było? Nie, tu nic nie ma. Tu coś jest. O. Ktoś to chyba już pokradał. Przede mną. Nie ryzykujmy. Nie, no tu chyba nie da się wpłynąć. O, skrzyneczka. A tu? A co to taki dźwięk? Ach, jestem na tyłach wiedźmy. Może poszedł do toalety. I stąd te odgłosy. Dobrze, że wiatr wiał od morza, także nie musieliśmy tego czuć. Tym bardziej, że ona tam waży różne takie mikstury i to wiecie, jak to działa, nie? Może zabić człowieka na miejscu? Tu trzeba będzie... Co, nie mogę przepłynąć? A nie, dobra. Tu trzeba będzie się zainteresować tym... Runkę widzę. Nikt mi tu nie zagraża. Bierzemy. Nie, no nie będziemy ryzykować. Jeszcze to się źle skończy. Mam za sobą armię. Nie mogę ryzykować spotkania. Zwykły miecz. Ale to pewnie będzie coś porównywalnego z tym moim. Aha, to będzie można ulepszyć, ale... Ale... Mój i tak w tej chwili jest lepszy od tego, co tutaj widzę. Co to jest? Fontanna radości. Gdyby nikt tego nie pilnował... Tutaj coś jest. Kasa. Runka czerwona. Bierzemy. Cztery zielone runki. Wow. Jesteśmy bogaczami. Czy tu można wysiąść? No i czy ta jednostka mnie zaatakuje? Bo pamiętam, że... W wojowniczej księżnicy czasem w takim miejscu można było coś znaleźć. Może najpierw zobaczymy tutaj. Oj, widzę coś. Coś cennego. Zewnatury. O, bardzo dobrze, to się może przydać. Aha, ja jestem w porcie. No dobra. A to mogłem wziąć, no. O, a jednak. A, tylko kasa. Podejrzewam, że nie zdążę. A może jednak? Obrona. Czy tu można? Nie, to jest tylko taka budka, która nic nie daje. A czy tu można? Nie. Nie ma możliwości. Widzę czar. I to tak w miarę bezpiecznie tu jest. A mam już ten czar. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. W kolejnym będziemy nadal rozpoznawać teren, podnosić to, co jest do podniesienia. To wszystko, co ktoś zgubił, to my znajdziemy. I w ten sposób zbudujemy potężną armię.